Cześć, audycja Kadr Ci w Oko. Dzisiaj odcinek wideo special. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy go wrzucać na iTunesa bez wideo, ale pewnie tak, znając życie. I dzisiaj sobie powiemy o zinach, komiksach, więc postanowiliśmy to określić jako rzeczy, które przywieźliśmy ze Szlamfestu i Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Tak. W tym roku. W tym roku, dokładnie. Ale zaczniemy od czegoś innego. Tak, ponieważ... zaczniemy od informacji o tym, że ruszyła kolejna zbiórka na komiks Amelka i Mozaika i możecie wspomóc szczytny cel i pomóc komuś, wspomagając po prostu tą zbiórkę, która jest. Zbiórka jest na serwisie pomagamy.im. I w chwili obecnej, gdy nagrywamy, tutaj o, pokażę, mam nadzieję, że widać, jest zebrane 345 zł od 9 osób, jeszcze jest 59 dni do końca, więc jeszcze jest kupa czasu, żeby ten projekt wspomóc. Myślę, że warto, ponieważ dla Amelki każda pomoc jest bardzo ważna, a my możemy dostać za to m.in. trzeci zeszyt Amelki kontra Mozaiki. Dokładnie, a jeśli macie odpowiednią, możecie dostać rysunek od kogoś z twórców i sam komiks jest na naprawdę bardzo, bardzo fajnym poziomie, więc warto pomagać, warto, żeby było spoko. Także, mam to nawet jako print. Polecamy. Ogarnijcie, bo warto. Tymczasem przejdźmy do komiksów kupionych na Szlamfeście. Zaczniemy tak. Od Szlamfestu i zaczniemy od Bazmaga. Bazmag, czyli kolejny projekt ekipy Bazgroli, z cudowną okładką autorstwa Fila. Zdecydowanie jest to jedna z najfajniejszych okładek, jaką ostatnio widziałem. Myślę, że śmiało może konkurować z Miazmą, chociaż są totalnie w innych klimatach. No i o czym jest Bazmag? Bazmag jest taką O byciu magazynem. Tak, Bazmag jest taką antologią, w której znajdziemy kilka opowieści autorstwa Bazgroli i przyjaciół, ponieważ mamy tutaj także ekipę chociażby z Pokembrów, część ekipy z Pokembrów i... mamy dwie reklamy. Tak, mamy dwie reklamy. To, co bardzo nam się podoba, tak, jest współpraca ponad podziałami, jest Bazgrole HQ w wersji, prawda, papierowej. Dokładnie. Tego się nikt nie spodziewał, prawda, że coś takiego będzie. No i w środku, tak jak wspomnieliśmy, parę dłuższych komiksów. I Andrzeju, który Ci się podobał najbardziej? Komiks, który podobał mi się najbardziej, jest to, oczywiście nie mogę go teraz znaleźć, chociaż już go tutaj widzę, jest to Tales from Bazcorp. Bo podobał mi się najbardziej. Scenariusz Xander Washington Jr. I zaraz na drugim miejscu byłby Kocur Piotrek. Odcinek pierwszy, Sacre Bleu. Scenariusz znowu Xander. Grafika Jaszczu. Tak, o Piotrze Nowackim tutaj jeszcze dzisiaj na pewno wspomnimy. Natomiast dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem Bazmaga jest to, że chłopcy tutaj wyszli troszeczkę spoza takiej swojej strefy komfortu. Strefa komfortu, zaraz będziesz coachingował. Dokładnie, jak to dla żartu ujmę. Mianowicie troszeczkę spodziewałem się po Bazmagu, że będzie to kolejna taka mocno bazgrolowa rzecz, a tutaj okazuje się, że właśnie nie tylko Pomściciele, Kurczak Radek i tego typu rzeczy, a zupełnie inne tematy, fajne historie z potencjałem na fajny ciąg dalszy. Mam nadzieję, że drugi numer Bazmaga ukaże się w miarę szybko. Może Łódź, może nawet jeszcze szybciej. Może. Z pewnością nabędę kolejny zeszyt. Myślę, że nie będziemy też zinów tutaj dokładnie kartkować, bo ktoś by pewnie pauzował i czytał. A komiks nie jest drogi. 15 ziko jest na okładce cena. Jak byliście na Szlamfeście, można go było kupić taniej. Kto nie był, ten gapa. Jest dostępny na Gildii. Tak, można go bez problemu kupić na Gildii. Z tyłu jest piękne Bazgropoli. Grałbym. Czekamy na pionki i karty, prawda, w jakimś kolejnym zeszycie w edycji. Jak pionki to będzie ciekawe, chyba że takie papierowe. No tak, to jest do zrobienia. Z podobieństwami, z tymi. Jeśli chodzi o jedną rzecz, do której bym się tak naprawdę tutaj mógł nie do końca przyczepić, ale coś, co chciałbym, żeby w następnych numerach wyglądało inaczej, to fajnie by było, gdyby historie, które robił Phil, nie były jednostronnicowe. Tylko jakoś właśnie... Daj, kartkuję, już nie ma. Nie ma. Zaraz znajdę. O, tutaj mamy też top Phila
I jeśli chodzi o Top Fila, to też wszystko jest na jednej stronie. Fajnie by było zobaczyć jakąś historię kilkustronnicową od Fila zamiast pojedynczych po prostu takich kawałeczków. Mhm. A jak każdy dobry magazyn ma klasyczny dobry wstępniak, klasyczne dobre pożegnanie, jakieś dziwne figurki, są reklamy, bo bez reklam to się przecież nie liczy. Także polecam. Mega polecamy. Jest kciuczek. Tak. Pierwsza okejka w dniu dzisiejszym. To koniecznie sprawdźcie. I co dalej? Jedziemy dalej. Dokładnie. Jedziemy na coś, czego dużo osób nie dostanie, bo zginęło. Znaczy dostanie, jak się dodrukuje. Tak, dostanie, jak się dodrukuje. Na razie się zginęło. Dokładnie. Na razie się można hełpić, jak ktoś ma. Jest to wspaniałe wydanie zbiorcze Nienawidzę ludzi Łukasza Kowalczuka. Twardo. Tak, dokładnie. Zobaczcie, jaki grubas. Zbiera ziny Nienawidzę ludzi, wydane w okresie 2011-2013. Każdy dostawał piękny rysograf, który gdzieś jest. O, tu, przepiękny. 27x150. Ja w sumie nie wiem, jaki mam numer, ale prawdopodobnie 29. I do tego jest jeszcze Harkonnen fucking fat flying premium bastard. O Harkonnenie. Kojarzysz Harkonnena? Czytałeś kiedyś Dune? Znaczy tak. No. Przeczytałem Dune. I tutaj Nienawidzę ludzi jest jednym z tych zinów, które ja tylko tak słyszałem, że kiedyś były. W sumie nigdy nie miałem okazji. Owiany legendą, tak, nigdy nie przeczytałem. Nigdy nie miałem okazji mieć żadnego numeru w rękach. Generalnie tutaj muszę się przyznać, że tutaj ten człowiek jest winny temu, że czytam ziny, bo jeszcze dobre 2 lata temu było takie ziny, no dajcie spokój, nie? A teraz kurczę, złoto kurczaczy. Człowiek, wielki fan jestem i Nienawidzę ludzi oczywiście było obowiązkowym zakupem. Bardzo mi się podobają te ziny. Myślę, że niewiele się zestarzały, chociaż są tam pewne odniesienia do rzeczy, które wówczas były. Bardzo, jasne. Bardzo ale aktualne. To się nie zestarzało. Ta historia, która jest jedną z moich ulubionych, ten cykl o tym studenciaku w golfie, uważam za przecudowny, ale znowu nie będę wam tu kartkował wszystkiego. Mieliście okazję zamówić, bo Łukasz o tym trąbił na lewo i prawo. Może zamówili i nie dostali. Tak, no to dostaniecie, o to się nie martwcie. Jest taki bardzo fajny, undergroundowy klimat wszystkiego tutaj. Są bardzo fajne, brutalne? Brutalne, ale bezpośrednie historie. Tutaj nawet dobra strona, na której teraz otworzyłeś, o smallpress.pl. Ja w ogóle nic nie wiedziałem, że zanim nie dostałem, prawda, Nienawidzę ludzi do rąk własnych i no, teraz wiem, że jest więcej rzeczy do nadrobienia w moim przypadku. Wstępy, ja uwielbiam wstępy do poszczególnych numerów. One właśnie są takie dość aktualne w czasach, w których Nienawidzę ludzi wychodziło. Ogólnie Nienawidzę ludzi kojarzę jako fanpage Łukasza Kowalczuka i właśnie... I kojarzysz piękne buldówki, jak zmienił nazwę. Tak się dowiedziałem o istnieniu zinów samych w sobie i nigdy ich nie miałem okazji dorwać, ponieważ się już dowiedziałem właśnie za późno, gdy Nienawidzę ludzi powoli zmieniało nazwę i generalnie jestem bardzo zadowolony z poziomu tego komiksu. Jest przepięknie wydany. O, widzę, że tutaj u ciebie był już ostro czytany. Był. Zdecydowanie. To jest komiks, to się czyta, a nie... Dokładnie. Swoją drogą, kiedyś wspomnimy jeszcze pewnie Idei? Idei? korzystaniu z komiksów i co się z tym wiąże, ale pewnie nie tym tak. Razem. Nienawidzę ludzi, no jak tylko ten zaginiona część nakładu się dodrukuje, to myślę, że zdecydowanie warto byłoby... A mam tu jakieś takie przerysowanie, pewnie w plecaku się rozwaliło. No. Dokładnie. Więc zdecydowanie kolejna rzecz, po którą warto sięgnąć, ja znowu okejeczka, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Serduszko, wybacz, Łukasz, nie umiem robić serduszek, więc będzie taki... Taka cebulka taka, wyszła. Taka fasola, to fasola znak miłości. Dobrze, więc zdecydowanie warto było kupić te Nienawidzę ludzi, warto było, mam nadzieję, że warto było je wznowić w takiej fajnej formie. Jeżeli będziecie mieli okazję, to też zdecydowanie sięgnijcie. Dokładnie. I co dalej? Co jeszcze przywieźliśmy? Dużo przywieźliśmy. Bardzo dużo przywieźliśmy. To od razu Łukasza dalej, czy... Tak, Łukasza dalej. Cut and Stab. In Video Olympics. I tutaj gościn nie ma, czomen. Tak, i tutaj historia jest o czym?
ogiereczce. Ogiereczce. Jak najbardziej prawdziwej, z tego co zrozumiałem, tak? Tak? Też limitowany nakład. Preordery były razem z... Nienawidzę ludzi. Razem z Nienawidzę ludzi. Stworzono na maratonie robienia komiksów 24 godziny w Poznaniu. Tak, jestem kozak, czytam co mam tutaj napisane. Tutaj w tym komiksie najbardziej mnie chyba ujęło jakby pokazanie różnych typów gier, które się pamięta, czy klasycznych beat'em upów znanych jako Chodzone Mordobicie, czy jakichś przygodówek. Zaraz przekartkuję cały, więc na tym kończymy tutaj. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Jak zawsze utrzymana w dobrej, klasycznej stylistyce Łukasza. Świetnie się czyta, świetna zabawa. Tak, tak. I ja zdecydowanie pewnie doceniłbym ten komiks jeszcze mocniej, gdybym był bardziej growym człowiekiem, ale i tak jest naprawdę spoko, więc ile? Dyszka to chyba była, czy jakoś... Albo 12. 10, 12. Albo 10, jak się komplet brało z Nienawidzę ludzi, tak, wiesz? Jakoś chyba tak... Bardzo ważne, nie bądźcie studentami. Jeżeli nie jesteście studentami i chcecie nabyć, też fajna rzecz, tania rzecz. Tutaj myślę, że zdecydowanie warto uderzyć prosto do Łukasza Kowalczuka, ponieważ tam nie wiem, czy Kadens tab jest gdzieś dostępny. Nie wiem, czy też nie powstało tyle, ile... 100? A nie wiem nawet. 100 sztuk to i mało, i dużo, bo czasem się okazuje, że i 100 sztuk może zalegać. Nie życzymy tego w tym przypadku. Jak najbardziej. I jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po Katten Stab. Najlepiej łącznie z Nienawidzę ludzi, bo... Jeśli wam się uda jeszcze na Nienawidzę ludzi. Patrzcie, jaki fajny zestaw. A jeśli wam się nie uda, to żałujcie. Dokładnie, tak. Kolejna rzecz. I tutaj sięgniemy po coś większego formatu. Przynajmniej... Nie mieści się w kadrze bokiem. Nie mieści się w kadrze bokiem. Tutaj... A nie możemy odsunąć, ponieważ byłoby widać, co mamy poza stoliczkiem. Dokładnie, a poza stoliczkiem są same brzydkie rzeczy, więc nie możemy. Dokładnie, jak stopy. Stopy są trochę... Tak, stopy... Poza tym Robin Field twierdzi, tak, że nie ma stóp, więc nie możemy tego Dokładnie, łamać. Nie ma stóp. Tutaj Kapitan Mineta versus Pomściciele. Bardzo fajna inspiracja, bardzo mi się podoba. O ile coś widać. Oczywiście nawiązanie okładką do totalnie nie nostalgii. Jeżeli, ale tylko okładką. Jeżeli paskudnie nie było widać tego, co pokazałem na telefonie, to sobie sprawdźcie okładkę w internecie. Natomiast szybka lektura. Bardzo szybka lektura. Więc strach kartkować, żeby czegoś jeszcze nie zaspoilerować tutaj. Może pokaż więc po prostu zrobimy tą, tak. Może pokaż tą reklamę cudowną. Reklama jest cudowna. O. Ta? Tak, to jest najcudowniejsza reklama, jaką można... Tutaj się wrzuci jakiś śmieszny rysunek albo cokolwiek, byleby nie było puste. Aha, to nie jest reklama. Nie, reklama jest na końcu. Tak. Tutaj możemy puścić reklamę po Kembrów z Bazmaga. Ale to jak uważacie. No i właśnie takie rzeczy są bardzo fajne. Natomiast sama historia, powiem szczerze, jakoś mnie nie porwała. Ale myślę, że to też było takie rozliczenie się z Kapitanem Minetą, który już miał nie wrócić, prawda? To jest taki ostatnie beknięcie Kapitana Minety. Dla rysunków warto, dla zabawy warto, dla dowcipów z penisów jak zawsze warto. Więc dla mnie super. No a dla mnie, ja nie zwłaszcza tam... też w porównaniu do tego, ile kosztowało. Tak, tak, to jest osobna kwestia, ponieważ ten komiks kosztował grosze i z tego, co właśnie pamiętam, był turbo limitowany, więc tam było, nie wiem, chyba... Tak, jak rzeczy, którym będzie można kupić tylko na Złotych Kurczakach i nigdy więcej nigdzie indziej. Znaczy tutaj... Ale faktycznie był limitowany. Tak, tutaj było turbo limitowane wydanie, mamy potwierdzenie od osoby, której póki co jeszcze ufamy pod tym kątem. Więc wierzę w to, że to było turbo limitowane i okładka fajna, środek no rysunkowo ok, podoba też mi super. Się tak, kolorystycznie też spoko, natomiast sama historia no, nie urwała mi niczego. No bo jest jakby kolejną z cyklu, to jeśli wrzucisz to sobie na koniec czytania takiego, wiesz, maratonu z bazgrolowymi rzeczami i z Kapitanem Minetą, to po prostu to jest kolejna rzecz z tego cyklu. Natomiast jakbyś chciał nagle w to wejść i zacząłbyś od tego, no to kapa. Tak naprawdę. Ja się dobrze bawię. W sprawie Kapitana Minety to chyba tylko ja bym prosił o jakiś dodruk Omnipusa. Bo byłoby, a już nie ma? Byłoby całkiem fajnie. Natomiast mów, ja sprawdzam. Natomiast jeżeli chodzi o ten komiks, to z tego co rozumiem, ty dajesz
okejeczkę, ja daję taką, taką połowiczną okejeczkę. Dla mnie jest spoko. Mm-hmm, bo może dlatego, że znam to, co było z kapitanem Minetą. Mm-hmm. No i klimat jest dla mnie okej. Okay. Okej, okay, dobra. Nie jest to coś, co zmienia życie, chociaż może komuś zmieni, to nigdy nie wiadomo. Ale było fajnie i nawet dla wsparcia kogoś, żeby sobie zobaczyć fajne rysunki, fajne kolory. I zaśmiałeś się, jak czytałeś? Tak. No, to pójdziesz na film, zapłacisz 25 zł za bilet do kina i się ani razu nie zaśmiejesz. Okej, okay, ale no ja tutaj mam, jak wiesz, dość dziwne poczucie humoru, więc mnie dowcipy tam z przyrodzenia zawsze śmieszą. Widzę w tym nic złego. Pamiętasz scenę, jak Ace Ventura wychodził przez tyłek nosorożca? Tak, tak. To scena porodu jest legendarna i sięgamy po kolejną rzecz. I tutaj chyba będzie szlamfestowy, prawda, ekskluzyw. Czy jest też gdzieś dostępny poza szlamfestem, czyli szlamzin. Tematem numeru Żaba z miotaczem ognia, więc już musi być spoko. Tutaj zobaczcie sobie twórców, którzy wspomogli powstanie szlamzinu. To, co bardzo mi się podoba w przypadku tej publikacji, to jest to... Lekkie wtrącenie. Mhm. Najpierw sprawdzaj, potem mów. 24 godziny dostępność Omnipusa na Gildii. Ha! Zabrakło mi słów. Normalnie, gdybym miał coś ostrego, to bym teraz tutaj odciął. Natomiast wracając do szlamzinu, czyli moja lista rzeczy, które muszę kupić, jest zaktualizowana. Dzięki. Sam się prosiłeś. Dzięki, Andrzej. Natomiast co do szlamzinu, tutaj bardzo fajna rzecz jest taka, że nie mamy tutaj tylko komiksów w środku, ale są też wywiady, są też takie o... Jest piękna ilustracja Zawki. Wszystko, co ma ilustrację Zawki, podnosi jakość. Jest felieton autorstwa Jarosława Kowala. Są wywiady. Tak, są wywiady, więc generalnie tutaj mamy... I jest recenzja gry planszowej. Jest nawet opowiadanie Łukasza Kowalczuka. I czekamy na zbiór. Dokładnie. Trochę tak. Wyżej daj, bo nie widać. W sensie... Okej. Okay. Wywiad z Kasią Niemczyk. Więc generalnie jak na rzecz, która jest tak nieduża. Limitowany melon. Tak, limitowany melon. Nie pokazujemy dłużej, żeby chociaż nie było. Już go na Facebooku widziałem. Ale tu miał premierę. Okej, okay, tutaj miał premierę. I powstał specjalnie po to, więc wiesz to. Tak, tak, tutaj nawet właśnie widzimy melon dla Szlamfestu, więc jest jak najbardziej ekskluzyw. I co? I bardzo mi się podoba to, że Szlamzin właśnie okazał się takim magazynem, aniżeli zinem. I gdyby ten temat, ten format został pociągnięty, to jak najbardziej też byłoby dla mnie super. Nazwiska twórców, tak jak wspomniano, Zawka, Anna Krzysztof, Krzysztof Hein, Łukasz Kowalczuk, Melon, bardzo fajny zestaw twórców i mam nadzieję, że jeżeli Szlamzin doczeka się kontynuacji, to będzie mieć równie ciekawy temat numeru, równie dobre wykonanie i ogólnie kolejna rzecz, która kosztowała chyba 10 zł czy 12 zł. Chyba tak, jakoś tak. I nie ma 10 stron, tak jak niektóre rzeczy, o których jeszcze tu dzisiaj powiemy, więc kolejna rzecz, którą bardzo warto się zainteresować. To prawda. Kolejna okejeczka. I bardzo fajny, też jestem zwolennikiem tego, co tu wspominałeś, że jakby różnorodność, tak jak Szlamfest jest bardzo różnorodną imprezą. Jak Szlamfest jest bardzo różnorodną imprezą i nie mamy tam tylko komiksów, to tutaj też mamy różne rzeczy, co bardzo fajnie wpływa na to, jak to odbieramy. Łukasz, jeśli to oglądasz, powiedz mi, czy on ma oponę na kroczu, bo to mnie zaczęło teraz interesować bardzo. Miałoby to sens, bo on tutaj ma chyba obciętą, nie? Nieważne. Tak czy siak czekam na pewno na kolejny numer Szlamzinu, a jeśli chodzi o czekanie i rzeczy, które też są związane z komiksami i publicystyką, to przywiozłem sobie z Szlamfestu 9 maza. Ja naprawdę doceniam za tego Ferdynanda Kiepskiego na okładce, ponieważ... I okładka jest, stary, pełnowymiarowa, bo z tyłu jest tył. Wciąż uważam, że to jest najlepszy Ferdynand Kiepski, jakiego można sobie wyobrazić. Znaczy, wiesz, jeśli chodzi o dowcipy z Kiepskimi i Szlamfest, to... Tak. Więc w klimacie, bardzo tak, w klimacie. Podobno jesteśmy częściowo odpowiedzialni za powstanie, bo byliśmy słuchani przy pracy. Przepraszamy. Nie, wszystkich, którzy się tutaj... Redaktor naczelny Jan Sidorownin ma piękne przedsłowie, jak to się mówi? Słowo wstępne. I mamy spis treści z tyłu? Mamy spis treści z tyłu.
mamy, tak, jest wstępniak i z komiksów mamy Laszko 1, rysunki, scenariusz Janusz Ordon, Duchy Orwaldu, prolog Małgorzata Wolska i Norbert Rybarczyk, impresja z Nadbałtyku Marcin Minor, Cowboys from Hell numer 2 Jan Sidorownin i z literek mamy Gonzo from Outer Space GCVD i Pulp Biblioteka Gimiki Łukasza Kowalczuka. Coraz więcej tekstu, coraz mniej rysowania u Łukasza. Natomiast wszystkie historie, które tutaj są, są bardzo fajne i są bardzo różnorodne. I zarówno jeśli chodzi o rysunki, tak jak tutaj mamy Duchy Orwaldu, a później rysunki wyglądają w ten sposób. Swoją drogą ekstremalnie w tym stylu chciałbym zobaczyć jakąś naszą polską, znaczy naszą polską, jak to zabrzmiało, jakąś wersję, gdzie jest Wally. Bo na Prima Aprilis Google na mapach zrobił Wally'ego, bawiłem się jak świnia po prostu w błocie. Chciałbym jeszcze jakoś, żeby coś podobnego wróciło. Teksty o gimikach, reklama Łukasza. I tutaj już mamy zaczynający się Cowboys from Hell z charakterystyczną kreską redaktora naczelnego. Natomiast pierwsza historia Laszko Janusza Ordona też jest super, super narysowana. Dla mnie wielka okejka. Wiem, że będzie pożyczane, tak, żeby przeczytać. Także duży plusior. I jeśli a to ma ISBN. Tak. O! Wytniemy. Także bardzo polecam i mam nadzieję, że nie będę musiał czekać tak długo na kolejny numer, jak czekałem. Bo chwilę to zajęło. No, także wielki plus. Jeśli coś powstaje przy tym, co nagrywamy, to raczej tak nie będziemy nagrywać częściej, ale świetnie się bawiłem i wiem, że poprzedni numer Maza, który mam, jest też rzeczą, którą często puszczałem w obieg, bo największym plusem zbioru historii jest to, że każdy znajdzie coś dla siebie, że nawet jeśli jedna historia ci nie podpasuje, to prawdopodobnie któraś z nich dotknie twojego serca. I oby tak było. Mas wielki plus. Natomiast skoro już jesteśmy przy Mazie, to ja wspomnę jeszcze o Truczykę, który jest kooperacją Maza z Bazgrolami. I tutaj scenariusz właśnie Jan Sidorownin, natomiast rysunki Bazgrole. I to widać od razu, że tutaj Bazgrole... Zaraz wszystko przewertujesz. Tak, się mocno udzielały. To jest zdecydowanie najchudszy komiks, jaki w życiu w ogóle miałem. On ma 8 stron, nie licząc okładki. Więc czyta się go naprawdę błyskawicznie. Kosztował, zdaje się, 5 zł. Okładka mnie zdecydowanie przekonała. Przekonało mnie również to, że mam 2 na 6. Było blisko, ale i tak... Nie 2 na 6, 2 tylko na 60. 2 na 60, 2 na 6. To ocena tego, co mówię. Było blisko, ale i tak gratulacje, więc nigdy nie byłem aż tak blisko. Ale to czekaj, bo ja aż sprawdzę, jaki ja mam numer. Znaczy, ja podejrzewam, że wszystkie mają 2 na 60, ale to nie odbieraj mi tego, Andrzej, nie rób mi tego, błagam. W każdym razie to, co mi się bardzo podoba w przypadku True Chicken, to jest to, że rysunki wyglądają tak troszeczkę jak właśnie takie niedokończone szkice. Całość jest czarno-biała, jest bardzo szybka. I co? Zepsułeś mi to. Prawda? Też 2 na 60. 39 na 60. Kupiłem rok wcześniej niż Krzysiek. To jest trochę... Czyli bardzo, bardzo dobrze mi się trafi. Jezus, To, co mi się właśnie w Truczyken bardzo podoba, to jest to właśnie te taka łuda, że rysunki są niedokończone, bo gdzieś tu jakieś tam mazy po szkicach. Takie w końcu maz. Tak, tego typu rzeczy. I to w środku również jest obecne, więc jako całość, no, błyskawiczna lektura. 2 na 60. Więc błyskawiczna lektura, bardzo fajna i tak jak mówię, 5 zł kosztowała. Myślę, że spokojnie jeszcze jest dostępna, skoro po roku udało mi się to jeszcze dostać, no to myślę, że jakieś tam ostatnie egzemplarze są dostępne. Jeżeli są, to sprawdźcie, bo w sumie warto. Dokładnie. Kolejna rzecz. Drugi klops. To jest najbardziej kseropodobna rzecz, jaką w ogóle miałem ostatnio w rękach, jak nie w całym swoim. As zin as it gets. Jeszcze tylko na ksero jakby był robiony, to byłby bardziej. Jest super. A ty miałeś wcześniejszego klopsa? Miałem od ciebie. Miałeś ode mnie. A teraz masz klopsa. Teraz mam klopsa. Masz klopsa.
I co o nim sądzisz? Sądzę, że Piotr Nowacki jest jakimś terminatorem, ale to już sam potwierdził, że w wywiadzie, prawda, w naszym regularnym podcaście, że ten cały klops powstał ile? Bardzo, bardzo szybko, prawda? Tak. Było dosłownie kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin rysowania i tak oto cały klops już powstał. A nie jest to rzecz jakaś szczególnie chudziutka. Tutaj mamy, myślę, 20 parę stron. Nie będziemy tutaj może... Ach, dobrze, licz. Natomiast w środku to samo, co w przypadku pierwszego klopsa, czyli kilka takich krótkich historyjek. Część jest... 6 i 6, 12. Mhm. Czyli 10 w środku plus okładka, chociaż okładka też jest częścią komiksu. Tak? Zinu właściwie. Jest Kut Ślązok. Tak, no. Jak tam, Krzychu? Bawiło mnie to. Tak, to... Srom mnie bardzo bawi. Tak. Powstał zainspirowany wycieczką do Katowic? Zdaje się, że tak. Katowice nie wyglądają tak, jak Ślązek może wam sugerować. Polecamy odwiedzić i polecamy wam koniecznie sprawdzić klopsa, bo jest mega zróżnicowany. I ostatnio nawet miałem w rękach jakieś pisemko córki mojej kuzynki, gdzie był właśnie jaszcza labirynt narysowany. Akademia Malucha chyba, coś takiego. Tu też mógłby być labirynt. Tylko tak mówię, Piotrze. Bardzo fajne komiksy, fajne takie pojedyncze wstawki, właśnie jak tutaj portrety znanych ludzi. Odezwijcie się do Jaszcza na Facebooku. Piotr Nowacki, komiksy, ilustracje. Bardzo charakterystyczna kreska, więc po miniaturce też znajdziecie. No i my też podlinkujemy, prawda, w opisie. Tak, no w opisie jak zawsze wszyscy będą na Facebooku. Podlinkowanie. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że wszyscy będą. Będziemy się starać, żeby wszyscy byli podlinkowani. To naprawdę warto sprawdzić, bo jest godne uwagi. Czekamy na kolejne klopsy. Jeśli powstają w miarę szybko, to mam nadzieję, że w miarę szybko też trzeciego numeru się doczekamy. Dokładnie tak. A skoro Piotr Nowacki, to ja tutaj... Czy masz to w jakiejś koszulce, tak swoją drogą? Nie, bo nie mam koszulek. Ale leży sobie na zinach innych, żeby się nie pogniotło, więc... Okay, dobra. Okay. Natomiast skoro już Piotr Nowacki, to rzecz, która nie wyszła z okazji Szlamfestu, tylko już ukazała się troszeczkę wcześniej, no ale na Szlamfeście sobie to wreszcie odebrałem. Tytuł bardzo mi bliski, Pan Krzyś, Życie i Czasy. Co prawda ja wyglądam może troszeczkę inaczej, więc nie jest czapki to... Czapki nie nosisz. Tak, nie jest to... I okulary nosisz. nie jest to komiks... Ale też pijesz ze słoików. Dokładnie tak. Nie jest to komiks inspirowany moim życiem i moimi czasami, ale jakoś tak fajnie się to czytało. To jest scenariusz Kajetana Kosiny, rysunki Piotra Nowackiego, natomiast Pana Krzysia możecie sobie przeczytać internetowo. No i właśnie to wydanie papierowe zbiera takie najbardziej popularne, najfajniejsze... Rozmawialiśmy chyba odnośnie czytania internetowo przy Kornei, prawda? Mhm. Tak mi się chciało wtrącić. Też posiadam to wydanie zresztą. No i tutaj po prostu mamy papierowe wydanie. To jest jeden z moich ulubionych odcinków. Tutaj akurat nie będę się bał kartkować, ponieważ rzeczy te są i tak łatwo dostępne w internecie, więc... Dostałeś pocztówkę do tego? Nie. Bo jak ja zamawiałem, to dostałem pocztówkę. No wiesz, a ja wybrałem opcję biedak, cebulak, więc prawdopodobnie nie... I mam to na pocztówce. Aha, no to fajnie. To zazdroszczę ci bardziej, ponieważ to jest właśnie jeden z moich ulubionych epizodów Pana Krzysia. Akurat bez Pana Krzysia. Niemniej bardzo się cieszę, że takie papierowe wydanie tego komiksu internetowego wyszło i oby kolejne również się ukazały. Mam nadzieję, że zresztą, że doczekamy się podobnie jak w przypadku Kija w dupie. Tych tomów już tam, zdaje się, są 3, więc tutaj też myślę, jak najbardziej materiału się zbiera. Kosztowało mnie to 12 zł, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj ceny były bardzo podobne w przypadku praktycznie wszystkich. No tutaj jest 12 zł. I tak, i tutaj jak widać też mi się już troszeczkę poobijało, ale... To znaczy, że czytałeś, tak, a nie tak. Kupiłeś jak glamus, żeby się chwalić na Instagramie. Dokładnie tak, nie mam Instagrama swojego prywatnego, ale ten... No, korzystasz z tamtego jak z prywatnego, więc... No okej, okay, dobra, w każdym razie kolejna fajna rzecz. Trochę wyżej. Kolejna fajna rzecz i polecam. Dobra. Okej, okay,
Co jeszcze ze Szlamfestu przywieźliśmy? Może przejdziemy do warchlaczego stoiska, czy powiedz o Mega Bulldogu. Dobrze, no więc Mega Bulldog. Mega Bulldog, rzecz, której się obawiałem. No i tutaj znowu typowy Tymczyński na zakupach. Mianowicie okładka, no tak średnio mnie przekonała, do środka... Nie wiem, czy to widać tutaj, czy mamy taki... Powinno być widać. Jest obrys Bulldoga. Tak. Jest czerń na czerni, doceniam, ubieram się w ten sposób, więc... Dokładnie. Tak w każdym razie spojrzałem, okładka, no spoko, ale tam jakieś tam... Wydawnictwo, jak się nazywa? Pośladek Komiks. To mnie ma chyba, piękne logo. To mnie chyba przekonało do kupna. No logo jest przecudowne. W każdym razie wziąłem to do ręki, otworzyłem. Tutaj zrobię takie małe zbliżenie. Liternictwo uznałem, że jest jakieś dziwne, ale patrzę, 5 zł. No to biorę, nie? No to co będę... Piwo sobie może kupował za to, no bez przesady, nie? Lepiej kupić Mega Bulldoga, bo później się okazuje, że Mega Bulldog jest naprawdę cholernie fajnym zinem. W takim mocno VHS-helowym stylu. Opowiada o tytułowym Mega Bulldogu, który jest bohaterem i jednocześnie, prawda, ojcem. I tutaj na tych 12 stronach dostajemy zaskakująco dużo informacji na ten temat. Wszystko jest właśnie okraszone takim dość mocno absurdalnym humorem. Autorem jest niejaki Krzychulec. Łatwo też można go namierzyć, ponieważ Mega Bulldoga znalazłem na Facebooku. Co prawda profil Mega Bulldoga facebookowy jest nieaktualizowany od 4 lat mniej więcej, ale jest na Facebooku, więc tutaj jest prawdopodobnie projekt, który bardzo długo się rodził i tak jak mówiłem, 5 zł kosztowało i zdecydowanie fajna rzecz. Kończy się cliffhangerem i takim, po którym chcę sięgnąć po kolejną rzecz, po kolejną odsłonę Mega Bulldoga. Mam nadzieję, że Pośladek Komiks, jeszcze raz logo, bo jest cudowne, Pośladek Komiks rozkręci się i kolejną odsłonę Mega Bulldoga doczekamy się już wkrótce. I kolejna okejka. Jak jesteśmy przy Bulldogach, to już przechodzimy do stoiska warchlaczego tak naprawdę, tak? Mhm. Tam zakupiony A Day at the Skatepark, zin anglojęzyczny. Aha. Wydany przez Bummers for Breakfast, tak? Bawiłem się bardzo dobrze. Jest trochę dowcipów z penisów. Jest bardzo fajny klimat takich. O, tam trochę skate bulldog, ale więcej picia, więcej samej rozruby i fajna rzecz. Tak naprawdę pamiętasz z zeszłorocznych Złotych Kurczaków ten taki zin o żółwiach ninja z Węgier? Mhm, tak. Dla mnie duchowo w tym samym klimacie. Rysunki są takie, że jeśli lubicie tego typu rysunki, trochę przesadzone, trochę brutalne, są jakieś biusty, są... Co tam jest? Pindolec? Tak, jest pindolec. O, tutaj tak zrobimy. Właściwie to, tak mógłbym trzymać i było, że jest ok. To myślę, że możecie się w tym jak najbardziej odnaleźć. Dobra zabawa, nie był drogi. Nie wiem, czy jeszcze będzie gdziekolwiek dostępny. Uderzajcie do warchlaków, bo oni to mieli. Przepraszam, jeśli wam ktokolwiek napisze o to. Byłoby fajnie, gdyby ktoś tego słuchał. Mhm. Łamany przez oglądał. Drugi raz mogę powiedzieć, że ktoś oglądał. Także zdecydowanie do sprawdzenia. Dobra zabawa, która idealnie klimatem wpisała się w imprezę, na której zin owy został zakupiony. Pięknie. Polecam. Bardzo fajna. Bardzo dużo. Chciałem powiedzieć coś, co jest niecenzuralne, ale staramy się tego nie używać. Zajebiste. Nie, na roz. Duża młódzka jest. O, tak, dokładnie. Pięknie. Brawo. Przechodzimy dalej. Danie główne, można powiedzieć. Po dość sporym opóźnieniu kupione, bo planowałem to kupić troszkę wcześniej, ale nie wyszło. Nie uciekło. Nie uciekło. To jest chyba najwyższy poziom w tym kraju i ze wszystkich rzeczy, które czytałem, to dalej jest czołówka. Zebrania i czuwania nad taką ilością. No to tam też można było kupić, po to się jedzie na festiwale. Cieszę się, że to znalazłeś. Tak.
to zebranie takiej ilości osób, bo ile my tu mamy historii? Dużo. Jest spis treści na początku? Jest. Tutaj macie spis treści. Osób jest wciul. I historii jest... No, do dobra, tego, właśnie. Do tego jeszcze przejdziemy. jest naprawdę super. Świetne historie, które są tutaj zebrane. Świetne pojedyncze ilustracje, które się pojawiają. Wszystko utrzymane na wysokim poziomie, spięte logiem warchlaków, które no są w jakiś sposób wyznacznikiem tego, co jest dobre. Warchlaki można w sumie w ciemno brać. Na niczym, co czytałem z tym napisem, się nie zawiodłem, więc uważam, że warto. Plus jeśli kupujecie to na festiwalach, to możecie dostać limitowane karty Tarota, co też jest bardzo fajne. Dbanie o artystów, wszyscy są przedstawieni. Jeśli coś się wam spodobało, prawdopodobnie znajdziecie tutaj kontakt z tą osobą, żeby poznać jakby więcej rzeczy, które tworzyła. Jak zawsze piękna ilustracja okładkowa Barbary Okrasy. No jest super. Jest naprawdę super. Zasłużony Złoty Kurczak. Tak, zasłużony kolejny raz Złoty Kurczak. W ilości tych historii są niektóre, które się wybijają naprzód. Jak chociażby właśnie jedna z pierwszych historii, która tutaj jest, czyli dokładnie ta historia Falauka. Jest przecudowna. Jest bardzo nieprzyjemna, ale jest przecudowna. Duże zróżnicowanie w ilustracjach, duże zróżnicowanie w tym, jakie historie się tutaj pojawiają. Plus jest turbo opasłym tomiszczem. Tak. Koniecznie sprawdźcie z tyłu polecanki, jak to bywa z rzeczami dużego kalibru, że są polecanki. Koniecznie. Gigantyczne serduszko, którego nie umiem robić, więc fasola. Piękna fasola. Dokładnie. Dobrze, to może tak teraz połączmy chwilowo Szlamfest z Festiwalem Krakowskim i pokażmy jeden. Nie widać. Widać. Drugi. I trzeci, tak, już, o, tutaj. Pyk. Kurczę. Grzegorz? Grzegorz, jak mogłeś? Więc co łączy te trzy tytuły? To są artbooki. Tak. I co nie te powiesz? Dwa są z Inktobera, prawda? Mm-hmm. Na pewno, natomiast tu chyba nie jest z Inktobera. A jeśli jest, to pewnie się dowiem, że jest. To jest przede wszystkim cudowna reklama Adidasu. tak, bo to do tego zaraz wrócimy. Niech sobie leży tam. W rogu. Regrets autorstwa. No. W warchlakach było napisane samo KTH, więc powiedziałbym KTH albo Kthowa. Żeśmy sobie wybrali, jakbyśmy pisali, a nie mówili, to byłoby o wiele łatwiej. Natomiast jest też zakupione na warchlaczym stoisku pracę autorki. Możecie zobaczyć w warchlakach numer 3. I tutaj mamy piękne ilustracje też. Trzeba kupić, żeby się dowiedzieć, jakie dokładnie. Więc ja na chwilę wyjmę z kadru, żeby znaleźć tą, o którą mi chodzi. Wszystko jest utrzymane w takim... To jest leśny, uliczny Adidas i jestem ogromnym fanem czegoś takiego. I marki odzieżowe powinny się zgłosić do autorki o zrobienie czegoś w rodzaju tego, co narysowała, bo bym chodził w bluzie zakrywającej całą mordę jak nigdy. Po prostu rysunki są wszystkie utrzymane w tym klimacie, wszystkie są przepiękne, wszystkie można by wytapetować sobie pokój. Niech was nie przeraża ten róż, bo jest fajnym różem. No nie wiem, o co ci chodzi, nawet w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Według mnie jest mega git. Cenowo też było jakoś przyjemnie. Też wydaje mi się, że o ile... Oczywiście profil będzie zlinkowany, bo jest też na Facebooku, autorka, Twitterze, Instagramie i nie wiem, jak się wymawia, więc będę mówił Behance, nie mam pojęcia. A jak nie, to pewnie na stoiskach warchlaczych, na festiwalach znaleźć będzie można.
Tak, dokładnie. Ja bardzo polecam, bo są to przepiękne rysunki w bardzo fajnej stylistyce. Bardzo lubię ten rodzaj cieniowania, jaki się pojawia w tym komiksie. Dobra, pierwszą stronę jeszcze zobaczycie. Jaki się pojawia w tym komiksie, bo jest naprawdę, naprawdę super. Polecam. Natomiast kolejne rzeczy. Tutaj 31 dni jesieni. Jesieni wydaje Anny Krztoń. No i co? No i kolejna rzecz taka. Okej. Kolejna rzecz z charakterystyczną kreską Anny Krztoń. Tutaj okładka Barbary Okrasy, tak, więc też Barbary bardzo Okrasy. Ładnie na środek typie. Dobrze, tylko tutaj otworzę na środku i nigdzie indziej. I tutaj mamy już taką bardziej charakterystyczną kreskę. Ja też przygotuję tutaj środek. Natomiast jeśli chodzi o samą formę, to w przypadku twórczości Anny Krztoń miałem już do czynienia z kilkoma jej komiksami, z kilkoma w przyszłości też będę mieć do czynienia, chociażby ten z wydawnictwa komiksowego, który cały czas powstaje, albo już powstał i jeszcze o tym tak do końca nie wiemy. Mów do mikrofonu. Natomiast w wersji takiej tego typu dzieła, to jeszcze nie mieliśmy okazji chyba, przynajmniej ja nie miałem okazji w przypadku Anny Krztoń. Bardzo mi się spodobało. Ja lubię takie rzeczy, które są właśnie artbookami. Jeżeli... Czy to jest artzin? 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 No może to jest bardziej artzin właśnie. Dobra uwaga. Bardzo mi się... Znaczy nie wiem, czy jest potrzeba, żeby to tak nazywać. Tak, tylko wtrąciłem, żeby nie było, że nic nie mówię, jak zawsze. Okay. Nie, w każdym razie chodzi mi o to, że bardzo mi się podobało to, że oprócz tego, iż każda strona jest osobnym rysunkiem, to też jednak mimo wszystko to tworzy pewną historię, taką zgrabną całość, która ma początek, środek i koniec, więc można by powiedzieć, że w sumie nie jest to tak do końca artbook, ale czy też artzin, więc bardzo fajne zagranie. Natomiast wydaje mi się, że w Noir Toberze cieszę się, że są opisane te hasła przewodnie, które były do każdej ilustracji. I też otwieramy tylko środek. I od razu dupa. No jeśli chodzi o Noir Tober, to w przypadku Grzegorza Pawlaka no, zdecydowanie widać, że lubi Franka Millera, lubi Eduardo Risso i nie lubi kolorów. Tak, i bardzo mocno inspiruje się też tymi twórcami. To co ja robię. I to widać, i mi to bardzo pasuje. Bardzo mi się podoba, jak Grzegorz działa tą czernią. Potrafi, masz pewnie rysunek autorski gdzieś tam. Nie, bo zostawiłem go w szafce. Aha. Znaczy nie rysunek, tylko Noir Tober zostawiłem w szafce. Ale pewnie jeszcze będzie okazja. Aha, w takim sensie, okej. No ale ten, ja akurat rysunek mam w swoim Noir Toberze, ale nie wziąłem go tutaj ze sobą. Grzesiek bardzo fajnie się czuje w tej czerni, świetnie ją operuje. Jest takim naszym polskim Mignolą, bym powiedział troszeczkę. Albo jest polskim Grzegorzem Pawlakiem. Dokładnie tak. Może być polskim Grzegorzem Pawlakiem, oby mu to dobrze wyszło. Mamy nadzieję, że celuloza się rozwinie, że tak, ponieważ to jest... tego typu rzeczy będą się tam pokazywały częściej. Jedna z dwóch pierwszych produkcji po powrocie celulozy na rynek. O drugiej zaraz sobie i tak pewnie powiemy. Dokładnie. Natomiast oba bardzo fajne opisy. Znaczy, fajnie, że takie zbiory z tego Inktobera wychodzą. Tak, że można sobie to namacalnie mieć w domu i zobaczyć. Tak samo jak też bardzo doceniam to, że te 24-godzinne rysowanie komiksów później się ukazuje w wersji papierowej. Dokładnie tak. Więc tutaj kolejne lajeczki lecą. Ja nawet tak tutaj troszeczkę większy lajeczek zostawię, ale to jest już kwestia czysto subiektywna. Ja dalej fasola. Okej, co tam dalej? Mamy jeszcze to już... Tym sposobem skończymy stoisko Warchlacze ze Szlamfestu. Jest to MC Silk, Ostatni z nas. I wydaje mi się, że nie można tego traktować jako osobną pozycję bez znajomości wszystkiego, co było związane z projektem Ostatni z nas MC Silka, czyli z teledyskiem i tym wszystkim innym, co powstało. Super jest to wtrącenie w formie takich malutkich reklam, które były w środku. Jedna mi wypadła i właśnie w ten sposób wypadła. Ty strasznie dużo rzeczy gubisz. Fuck you. Okay. I jeśli o to chodzi, też otworzymy tylko... Znaczy w środku mamy dużo osób zaangażowanych tutaj, bo mamy tekst, jest MC Silka,
pod redakcją tutaj jest Moniki Lisowskiej i Jerzego Łanuszewskiego, znanego z Warhraków oczywiście, zdjęcia Jakub Piękoś, MC Silk, Monika Lisowska, komiksy Katarzyna Zawka-Zawadka, Krzysztof Hain, Jakub Dem-Demski, ilustracje, mam ilustrację Prosiaka, Kamila Targosza, Łukasza Janusza, który też odpowiada za skład wszystkiego. Więc dużo, dużo dobrych rzeczy. Też w związku z tą publikacją były jakieś tam ale odnośnie tego, czy to zin, czy nie zin i tak dalej. Tak czy siak... Odlubiłem ten profil. Tak czy siak jest okej. Okay. Tu komiks Zawki, więc od razu plus jeden do wszystkiego. Fajna rzecz. A jeśli podobał wam się klip, to jest jakby uzupełnieniem i podtrzymaniem całego klimatu, który się tutaj znajduje. Kolejny. Okay. Więc teraz już zostały rzeczy tylko z Krakowa. Jako że mi zostały dwie, a tobie chyba jedna, to ja tylko tak szybko rzucę The Witch, kupione na stoisku mydła. Autorem jest niejaki Ksuch, nie mylić z Ksurem z pewnego fanpage'a. Bardzo mi się podoba, chociaż przed chwilą to zaspoilerowałem, że okładka tutaj, przód okładki, no wygląda, mamy jakąś prawdopodobnie tytułową wiedźmę, która złowrogo spogląda za czegoś, co myślałem, że jest kamieniem, po czym otwieram sobie całość okładki i to nie jest kamień, to jest zdecydowanie jej następna ofiara. Bardzo mi się podoba ten zabieg, nie wiem, czy on jest przypadkowy, czy przemyślany, że akurat w tym miejscu tak fajnie to zgięcie komiksu przebiega. W środku króciutka, kolorowa historia właśnie o tej tytułowej wiedźmie. Zbyt krótka, żeby tak na dobrą sprawę się streszczać mocno, co tam nie jest. Jest fajnie narysowana. Bardzo mocno zaskoczyło mnie to pozytywnie, że gdy wyfacebookowałem sobie autora, to okazuje się, że ilość lajków na profilu Ksucha jest... Duża. Aż normalnie ciary przeszły. Generalnie fajna rzecz, króciutka, kupiłem, ponieważ na stoisku mydła nie bardzo mieli jak wydać z 20 zł, więc... A to są uroki kupowania zinów. A okazuje się, że całkiem fajną historyjkę dostałem, więc jak najbardziej kolejny lajeczek. I będzie podlinkowane, sprawdźcie, czy ten zin jeszcze idzie dostać, jeżeli chcecie. Dobra. I przechodzimy jeszcze do... Tak? Mhm. Przechodzimy do... drugiej rzeczy z celulozy, o której mieliśmy powiedzieć. Jest to Centrum Wszechświata. Scenariusz Daniel Gizicki, rysunki Grzegorz Pawlak. Mam tu zaznaczone jedno miejsce, które nie spoileruje historii, tak myślę. Tak? Rysunkowo Grzegorz Pawlak. Mhm. Więc wszystko jest fajnie, ładnie i spójnie. Natomiast jeśli chodzi o scenariusz, mamy historię science fiction opowiadającą o... Jest to jakiś kadr z kosmosem, który nic nie zaspoileruje? Może lepiej nie spoileruje. Tutaj. Historia opowiada o podróży kosmicznej, dowiadujemy się, co jest celem tej podróży, czy może będą jakieś komplikacje, to się dowiecie, jak się skontaktujecie z celulozą, żeby sobie ów komiks kupić, ponieważ uważam, że warto. Zdaje się, że jest na Allegro. Tak, to oczywiście, że jest na Allegro. I wydaje mi się, że też bardzo fajnie by się sprawdził w jakiejś antologii komiksów science fiction. Mm-hmm. Także to bardzo polecamy graficznie. No to tak jak już wspominaliśmy przy Noir Toberze, jest czarno. To chyba są te słynne rastry, prawda? Mm-hmm. Tak, to też są. I właśnie widzę na Focus Pekingu, jak mi się robią całe niebieskie. Fajny efekt. Natomiast jeśli chodzi o samą historię, to jest spoko. Tutaj znowu powiem, że może mi tam nie urwało niczego, ale jest naprawdę porządna. Ja też jestem w dobrym klimacie na tą historię, bo jestem na wielkiej fali czytania takiego chińskiego science fiction. Problem trzech ciał, kończę trylogię, więc wszystko co... I to idealnie wjechało z idealnym poziomem, który podtrzymuje... jakby nakręcenie moje w kierunku takiego prawdziwego science fiction. Nie ma laserów, nie ma piu-piu, na co czasem narzekam. Jest bardzo fajnym psychologiczno-kosmicznym science fiction. Mhm. Ja polecam. Warto się zapoznać i oczywiście warto wspierać polskich twórców. Zwłaszcza, że tworzą dobre rzeczy. Polski komiks istnieje.
Tak, wiesz, nawet z tyłu to... macie facebook.com, polskie komiksy, fanpage prowadzony zresztą przez scenarzystę komiksu, który widzicie na ekranie. I bardzo, tak na zakończenie chciałbym powiedzieć, że bardzo liczę na to, że doczekamy się jakiegoś dłuższego metrażu, powiedzmy, od celulozy w miesiącach kolejnych. Mhm. Ja liczę, że będziesz mówił do mikrofonu, to by też dużo ułatwiło. No staram się, ale on jest tak daleko. Więc jeżeli nas słuchacie, jeżeli nas oglądacie, panowie celulozowie, więc bardzo fajny start, czekamy na więcej zdecydowanie. Dokładnie. I już tak na sam koniec, złe mydło. Złe mydło jest pierwszym mydłem, które w ogóle sobie... Z nowym mydłem, które sobie kupiłem. Mając do wyboru kilka kolejnych tomów, ponieważ na krakowskim festiwalu komiksu było ich dostępnych całkiem dużo, wybrałem ten, który zdaje się jest tomem siódmym. Tak, to jest tom siódmy, ale nie trzeba tutaj w ogóle znać poprzednich odsłon. To, co już pokazałem troszeczkę wcześniej, jeżeli, prawda, w Warchlakach mówili, że jest dużo autorów, to tutaj jest ich nawet jeszcze więcej. Dobra, no. Z tego, co sobie, połóż to niżej. Z tego, co sobie policzyłem, to jest 35 nazwisk tutaj. I to, co jest warte odnotowania, to mamy chyba tylko jeden duet, a cała reszta to są historie, które napisała bądź narysowała jedna osoba, ale mamy tutaj też tutaj jest duet. No na i pewno. Tu niżej masz duet i tu masz, znaczy, duet. To są prawdopodobnie pseudonimy. Dobra, imię, nazwisko, pseudonim. Dobra. Przynajmniej tak to odczytuję. W środku mamy tutaj... Otwórz raz na środku. Tak, w środku mamy zarówno dłuższe historie, jak i, prawda, jakieś pojedyncze ilustracje, więc taka antologia, no też jest to dość obszerny komiks z tego, co widać, mam nadzieję, że widać. Zdaje się, że tak, 116 stron. 8 zł, 10 zł, kurczę, już nawet nie pamiętam, czy nie, bo nie było jak wydać, to chyba 12. W każdym razie zaznaczyłem sobie karteczkami dwie rzeczy, tak tylko szybko, żeby wspomnieć, mianowicie takim małym minusem mydła jest to, że jest, o tutaj mniej więcej jest zgrzane, ściśnięte, sklejone, czy jakby to tam nazwać, i nie wszyscy twórcy się, powiedzmy, zmieścili w tym marginesie. Przez co na przykład mamy prace, które no, są troszeczkę urwane i nie do końca widać wszystkie szczegóły. Jak i mamy tutaj na przykład są pourywane, no, znaczy teraz już to lepiej widać, bo trochę rozgiąłem ten tom, ale gdy oryginalnie kupowałem, no litery były przykryte i nie do końca było wszystko widać, więc to jest taki mały, malutki minusik, ale jako całość mydło Zin podsumowałbym jako historia, znaczy pozycja, którą warto było kupić, jest fajnie wydana, fajnie się prezentuje na półce, jest grzbiecik i w ogóle myślę, że mydłem w przyszłości będę się kurczę, interesował. Tak, myślę, że najwyższa pora zacząć się interesować mydłem i mam nadzieję, że ISBN jest tutaj, więc to nie wiem, czy to Zin i w ogóle, no ale warto, fajna rzecz, graficznie mocno różnorodna, tematem głównym jest właśnie to tytułowe złe mydło, ale interpretowane na wszelaki sposób, ponieważ mamy też historię o złu samym w sobie, jak i o mydle samym w sobie, kilku autorów fajnie potraktowało temat, no i typowa antologia, poziom jest różny, ale każdy, myślę, znajdzie coś, co mu się spodoba. Ja tutaj znalazłem sporo rzeczy, które mi się spodobały, więc finalny okejek. Dobra. I co? Chyba tyle. No, wyszło nam o 8 minut dłużej niż myśleliśmy. No. Także nie przedłużając, kończymy. Słyszymy się za tydzień, już nie widzimy, już nie będzie naszych lajeczków. Dokładnie. Tylko... Hashtag radiowa uroda. I dziękujemy. Dziękujemy. Jakieś uwagę. Wersje wideo może się kiedyś pojawią. Zobaczymy, jaki będzie odzew. I będziemy myśleć. Tymczasem, Borem Lasem, czołem, cześć.